O, jedzie. LOL, tym, tą policyjną, o, policyjną suką. A on chyba chce zatankować czy coś. Tak? No. A. Dramatyk, kurwa. Dobra, spierdam. Chyba mi odpytoliło jedno ręko. Gdzie te kurwa drifty? Ty, on ma kratki na tej. Goń go kurwa, goń go szmatę. Widzieliście to, co w ogóle wrzucał tam? Dex na... Jedzie tam coś z prawej? Nie, nie, nic. O kurwa, o kurwa, jedzie autobus, zapierdalaj, zapierdalaj. Jedź szybko, kurwa, jedź kurwa autobus. Mój fiszaj, kurwa! Co? No. Wtedy coś z pizzy ścigaliśmy. Nie, więcej. W Londynie. No. W Wielkiej Brytanii ta wycieczka zajebista, no? Więcej? No w chuj jest 5. A tamten był pierwszy. To, no, ja nie wiem po co on dowrzucił, bo to takie wiesz, nieoprobione i chujowe. Ja wrzuciłem taki trochę dłuższy i ten. Z Niemiec, jak po autobanie zapierdalaliśmy. Ja? No, ja. Ja. Hans Priest. Naprawdę spoko gość. Chyba by po prostu nie ma. Co to było? Duchy lasu. Nas nie zamykaj, kurwa. Zamykaj. Tam jest jeszcze droga. Ty ciekawe, no jakbyśmy tam wyjechali, w tamtą stronę. Chyba kojarzę. Jakbyś za dupie, kurwa. Motor zajebisty, ja pierdolę. Power cannon. O, tu stoi. Albo tak, podjedź bliżej, brama, kurwa. No, tu jest brama. Bliżej. Nie, to czekaj, no, no, bliżej tam stań, kurwa. Nie, tutaj stań. Ale chujowo. Ten samochód w ogóle... A to jest drugi. Teraz mój... Powiem ci, że kurwa nie wygląda tragicznie. Zajebiście. No, to jest. Znaczy... Tylko pytanie, czy to się nie będzie uciekł. Co ty, kurwa? No. Słyszałeś, że ta rama stała później przez tydzień tam u nich. Tak? No. Aha, w sensie, że jak no, była ta... No nie stała tydzień ponad czasu. Popierdoliło ich. Wiecie co, ja tutaj uprzątnę ci Rokiego. No, w porządku, no, tutaj. My zaraz tak, my zaraz... To jest ten, tak? No, to jest teren. Tak myślę, bo kurwa, oni nie zrobią fachowo. Wiesz czego nie zrobią? Ja pierdolę. Oni nie zrobią tych... To ja wygląda gorzej niż wcześniej. To jest wszystko. Kurwa, nic nie widać. Tak łatwo tam nie dojdą za chuja. O kurwa, co się stało z szybą? Wyjebali. Kto? Aha, to ta szyba. No. Wciąż. Tym gratią bardzo cieszyło życie demontowe. Tak? Domyślam się.
No spoko, ale... Nie, lepiej nie dotykaj, bo ona się łatwo wkuwa w ręce. O kurwa, co to jest? To jest podłoga, stary. Co? Ja pierdolę. No, to nie było gorzej. Przed włożeniem silnika, kurwa, trzeba pamiętać, żeby tą miskę oleju włożyć. Bo myśmy musieli silnik wyciągać we frontezę, żeby z powrotem ją włożyć. Bo było szybciej. Aha, w ten sposób. No. Czyli nie da rady założyć miski oleju. No, no, czyli najpierw miska, a później... Bo ona jest, widzisz jak ona jest profilowana? Ona wchodzi do, w most i tam jest tak, że nie cofniesz jej, żeby wyjąć, tylko musisz ją... No, dobra, w takim razie ja to położę. Magię. No tutaj to jest tragedia po prostu. Tamten lepiej się trzyma. Ten jest chujowy, ale ten jest lepszy. A co do zbieżności, to od razu jak będziemy ten, by się go złożyło, to w Pruszkowie to nie będzie. No, do tego momentu to... 3-4 lata. 3-4 lata. Poukładać wszystko tutaj, ogarnąć, przejrzeć. Ja, no, ale skądś ciekł olej bardzo mocno, że cały most jest pierdolony. Może wspomnę to. Może... Czekaj, co to jest? Odpowietrznik? Sorry, przepraszam. Wiesz, dlaczego jest wszystko upierdolone? Bo... jest wszystko upierdolone? Bo ciekł olej mocno. Nie, olej... Tak. Olej ciekł z pompy... Z pompy podciśnienia, wiesz? Z vakuum pompy. Która kurwa co, była na środku auta? Ona teraz... jest chłodzona olejem. Powiedz mi, gdzie ona teraz jest? No. Ona jest w silniku, bo ona jest... A gdzie ona teraz jest? Co? Waszą pompa? Tak. Tak. Silnik jest zapomniany. Nie ma, nie ma. I ci sprawdź. Od silnika nic nie odkręcaliśmy. No diesel, turbo diesel, panie, kurwa, 115 konia. Z tej strony, widzisz, tutaj żygało olejem, to gówno. Kurwa, ale koło zamachowe. Z tego miejsca ja zrywało olej i wylało się ponad 5 litrów także. Elegancja. I bocian, w razie czego, jakby coś tam się zjewało i się nie ukończyło... Nie ruszajcie tego. No właśnie. Szczególnie ty. Nie. Silnika nie ruszajcie. Pierdalaj! Bo nie. Pardon, musiałem, sorry. Ale mówię ogólnie. Dobra, nieważne, kurwa, jest napis turbo. Tak, to ja właśnie biorę turbo, bo kupuję od ciebie. No ty wiesz, jakie to jest małe? Czekaj, gdzie no ma no i co z tego? No właśnie, gdzie ona jest? Tu jest. 7. Do punto o kurwa. Do punto wpierdolę i chuj. Gdzie tu kurwa macie turbo? A, jest. Kurwa. Czekaj, czym to widziałem takie małe turbo? A, ziomek był ostatnio 1.8 Audi, 1.8 turbo, kurwa. Gareta, turbina. Nie wiem, co tam siedzi, ale tam tak, Pasacie, takie mikro... No, dokładnie, no. Takie kurwa, no, mikro pici, no. Kurwa, jaka słodka! No, dokładnie. Bo z tego turbo nie wiem, co to zrobię. O! Na bogato. Taki strajki. Ja się zamienię, wiesz? Nie, chcesz? Ale weź, bo... Dobra, chodźmy stąd, bo to jest obraz nędzy i rozpaczy. Zostałeś z kuleczką. Weź chcesz cię. Tu są trzeci roki stoją. A tamten, no. Ten jest zajebisty. 85 rok, 89, 88. Ten jest niesamowity. No widać, że wiesz, że nie oszczędzano kasy na tym. Kurwa, on wygląda jak punto stakta. O kurwa, włóż głowę między koła ten. Ale to jest taki jak mój, tylko ma duże koła. No tylko, kurwa. Yeah. Ale u mnie też będą identyczne. To będzie szerszy. Spawane, kurwa, szpachlą. Ale punto stakta chyba jednak siedzi wyżej. Nie, on jest tak zrobiony, bo nie ma bushwhackerów do wersji 3-drzwiowych. Ale mięciuchna. Klimat jak chuj. 180 tylko jedzie. Jak 180? Co on założył 4 rzeczy? 4 zegary? Czekaj, ile ja mam? Dobry luk. Układu kierowniczego jeszcze nie mam. Ja to tu gdzieś widziałem. Jestem pewien. No, kurwa, mi się wydaje, że podobny patrol jeździ. Albo patrol właśnie. Ale co? To jest gazownik z Opola. Bardzo podobny patrol, też taki na lifcie. Nie. Mylicie z kątem faksa. Jimbo, patrz, kurwa. Co? Jak wahadłowcu.
Jak wahadłowcu. To jest piękne. Ła. Ameryka. Co wy robicie? Nie chcesz wiedzieć. Ciroki cię zjadł. Kurwa, 80 piękna. Znaczy nie, chcesz chujowa. Mówić? Nie, pierdolę. Przód napęd. To jest najlepsze, kurwa, z Opel Blitz 60 chyba trzeci rok. Nie wchodź tam, kurwa. Nie mów mu jak. Bo on to spierdoli. Nie wchodź tam. Żegnajcie. Odpala, bez problemu. 3,5, 5 cm. No bo... Czemu jest przyspawane takie coś? Człowieku, blacharz im tak zrobił ten samochód. Zobacz sobie. Tu. 3000 za to wziął. Co? Sama szpana. Z drugiej strony to samo. Ja pierdolę. Zrobił w chuja i to tak konkretnie, a wiesz, no... Nie mogę się przyznać. Kurwa, ale zajebiste. Znaczy ja chcę to kupić od niego i zrobić z tego... Wóz serwisowy, kurwa. Co? Jebać, kurwa, ja bym zrobił... Wahadłowiec zrobił. Ja bym, kurwa, na górze minigun. Kurwa, minigun, ja Tak. Nie, głośniki tu wjebać, to zamykane zostaje. Nie, kurwa. Znaczy, no też fajnie. Ale takie lepiej, z agregatem, kurwa. Takie wyrzutnie rakiet tutaj, kurwa, wiesz, takie 6, Jezu, kurwa. Dobra, taki six pack. Nie, ja, dobra. Kurwa, w Command & Conquer czy coś, kurwa. Musisz odstawić grzyby. Ale taki ruchomy warsztat, czemu nie? Warsztat byłby zajebisty. Ciało przeciwlotnicze. No. Tak myślałem, ale na warsztat to wolę kupić stara z wojska. No, jasne. A, no, to tak, jakąś starą tą radiostację, nie? Nie, no, czekaj, 660, tak, 660 z zabudową do mechaniki precyzyjnej. No, albo tak, z tokarkami, no. Tylko... ze wszystkim. No. 8000. Ale zazwyczaj, najczęściej są właśnie jakieś radiostacje, kurwa, nie? I tam nie, też jest, kurwa, dużo miejsca. Zadzwoń do Agencji Mienia Wojskowego, nie. Wszystko, co chcesz. Tak, bo ja szukam, kurwa, militarnych samochodów. No, często sprzedają motory takie krosowe. Znaczy, ja na wyrzutnie rakiet często patrzyłem. Ale armaty można kupić, jak to do ogródka tu się da. Przestało padać, kurwa. Za 1000 zł chyba. Jaka rozjebunda. Nieźle, kurwa. Jest tragicznie. No w sumie jest gorzej niż tragicznie. Ja pierdolę. Spierdolony Wietnam. Kambodża jak chuj. W Kambodży to jest raj. Nie no, kurwa, damy radę. No, to będzie trwało 3 lata, co nie? No, bardzo dużo to da. Widzisz coś? No, widzę. Już lepiej. Z prawej nic nie widzę, ale to znaczy, że wolne. Z lewej też wolne. O kurwa, jest... Tiry 2!